Witam Was, kochani, serdecznie znowu. Dzisiaj przygotuję w taki nietypowy sposób skrzydełka z kurczaka. Nie wiem, czy kiedyś widzieliście, że skrzydełka z kurczaka mogą stać się takie. Wygląda to jak nóżka z kurczaka. Trzeba je tylko dobrze umieć obrać. Widzicie? Później to przysmażę na patelni, będzie to wyglądało naprawdę efektownie. Osobno w patelni, w osobnym garnku, ugotuję groszek, z którego zrobię tak jakby purę, czyli wkładam do garnuszka i na parze to gotuję. Nastawimy, to są mrożone, to jest mrożony groszek, także gotuje się w miarę szybko i gotuję. W szklaneczce rozpuściłam sobie pół szklanki kostki rosołowej, takiej zwyczajnej, z Knora, bo później zaleję te skrzydełka. Więc zaczynamy. Skrzydełko wygląda tak, jak je kupujemy. Ja odcinam tą część, w której prawie nie ma mięsa, i ją wyrzucam. Później tą część kroję tylko troszkę skórę, tam gdzie po prostu jest, i chcę ją przepołowić. Widzicie? Anastazja, per piacere. Przepołowiłam to na pół. Teraz pomogę sobie nożem. Przepołowiłam to tak, widzicie? I teraz po prostu ściągam całe mięso w dół. Możecie pomóc sobie nożem. O, i teraz tak to wygląda. Tą część na przykład możemy tak przysmażyć, a jak nie, zrobić nawet odstawić do zamrażarki na rosół. Jeśli chcecie zrobić taki ładnie wyglądający talerz, to Wam pokażę z tamtej części. Ja teraz obiorę resztę. Jak widzicie, moje już są gotowe, tak wyglądają. Będą po prostu pięknie wyglądać na patelni. Teraz włączę sobie patelnię. To znaczy włączę ogień pod patelnią, może tak lepiej, z odrobiną oleju. Wrzucę taką ilość czosnku. Chcę go tylko lekko przysmażyć, żeby mi dał smak dla mięsa. Poczekamy, aż się lekko przysmaży. Mój czosnek już się troszkę podsmażył i ja sobie go wyciągnę, bo nie chcę dzisiaj, żeby zostały takie duże ząbki w mięsku. Teraz biorę moje mięso i kładę je na patelnię, tak jak widzicie. Posolę. I dodam odrobinę pieprzu. Już mi się troszkę pod spodem przyrumieniły, także je troszkę obruszę. Pięknie się smażę. Dodam też 2-3 części takich, co odkroiłam wcześniej, bo za malutko sobie przygotowałam tego mięska. I to też bardzo dobre jest nawet położyć na talerzyku. Pokażę Wam, jak pięknie przyozdobić talerz. Kiedy ten kurczaczek już jest tak dobrze posmażony, pokażę Wam jak. On już tak bardzo ładnie wygląda. Zaleję go odrobiną rosołu, tego gotowego, który Wam pokazałam. Teraz na bardzo wysokim ogniu poczekam, aż się cała ta woda wygotuje. Moja woda już się prawie wygotowała. Zostało jej bardzo, bardzo niewiele.
kurczaczki jak najbardziej doszły, wtedy biorę sos sojowy i skropię całego kurczaka tym sosem. To doda takiego nietypowego smaku. I teraz na wysokim ogniu to podsmażę. Mój groszek już jest gotowy. Wyłączymy. Wyciągnę go. Groszek się ugotował na parze. Wyrzucę wodę. Wsypię z powrotem cały groszek. Dodam odrobinę masła. I sera. Dodam pół takiej paczuszki sera i ze dwie duże łyżki masła. Dodałam łyżkę masła, trochę sera i teraz to dobrze zmiksuję. Czekajcie, muszę to przykryć, bo jak nie, to mi będzie pryskać wszędzie. Pokażę, jak to podam. Widzicie, jaki wyszedł zielony mus? Biorę taką łyżeczkę mojego groszku, kładę na talerz i robię tak łyżeczką. Widzicie? Teraz wezmę mojego kurczaczka i poukładam go na talerz. Widzicie? Możemy wziąć troszkę oliwy. Pokażę Wam. I to skropić. Oto moja propozycja na kolację. Skrzydełka z groszkiem.